Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Car Mechanic Simulator 2021. Oczywiście, tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj robili te dwa samochodziki, takie złomy totalne, proszę państwa, no ale obiecałem, to zrobimy, nie? Skoro tak zostało powiedziane, to musimy zrobić te złomki. Pytanie brzmi, który najpierw? Może ten, bo ten nam przyniesie kaskę, a jest duże prawdopodobieństwo, że bardzo dużo kaski będzie potrzebne, żeby tamten samochód zrobić. Więc zacznijmy od tego. Co w tym samochodzie musimy zrobić? Zrób kapitalny remont silnika. Czyli będziemy musieli się naprawdę dobrać sporo do tego silnika. Ten samochód chyba nie odpalał. Wałek rozrządu, tłok z korbowodem. Ja pierdolę, to będziemy wszystko rozwalali dosłownie. Wałek rozrządu, pompa wody, coś trzęsie w skrzyni biegów. No ja widzę, że po prostu skrzynia biegów jest do wywalenia całkowitego. Więc od razu, gdzie jest ten, gdzie jest dobra, rozrusznik tu się otwiera. Od spodu cała jest do wywalenia jak coś. Skrzynia biegów, ale tu jest co? Mamy pokrywę filtra? Powietrza? Czy co? Co to jest? Coś puka pod maską. Obudowa filtra powietrza, ej! Bez kitu. To możemy po prostu wyjąć całość? Nie, nie możemy wyjąć całości, czyli jednak trzeba będzie po kolei, tak. Klips, klips. Klips. No te klipsy to by się mogli już darować, nie? Bez kitu, otwieranie ich. Pokrywa. Filtr powietrza. I obudowa filtra powietrza. Dobra, to od razu kupmy. Obudowa, obudowa filtra powietrza po prostu. Dobra, dobra. Proszę bardzo, nowiutki. Jaki procent części? 43 musi być. Więc jak zobaczymy coś poniżej 43, to znaczy, że jest nie halo i że trzeba to będzie wymienić. Dobra, pyk, klip. Klipsik. Ja nawet nie wiem, czy te klipsy będzie można na przykład, nie wiem, nowe dodać, czy nie. Ale chyba nie, oby nie. Mam nadzieję, szczerze mam nadzieję, że nie. Dobra, coś mu puka pod maską. To na pewno ta obudowa filtru powietrza mu pukała. I w bezpiecznikach oby nic. Dobra, jak zaczynamy to zdejmować? Od czego? Pokrywa świec. Tak? Pokrywa świec, jak rozumiem, mogę po prostu sobie wyjąć tego. No, kapitalny remont silnika robimy, więc dosłownie cały silnik wyciągniemy. A w teorii nie moglibyśmy mu tego silnika wyciągnąć na takim urządzeniu jakby, do wyciągania silników. Dobra, cewka zapłonowa, aut. No, ona jedna będzie akurat nie do wymiany. Ale wyjmujemy wszystko, bo ten silnik, no, musimy aż do korbowodu dojść, nie? Do tłoków, więc musimy i tak to wszystko rozebrać. O Jezusku, ale nas czeka, proszę państwa, rozbierania dzisiaj. Szczerze powiem wam, że jest duża szansa, że ten jeden samochód nam wyjdzie na cały odcinek, powiem wam. Rozebranie silnika to jest jednak nie w kij dmuchał, nie? Więc dobra, jeżeli byście słyszeli w ogóle, że dzwoni do mnie kurier czy coś, to dzwoni do mnie tromba bomba, to dajcie znać. Ja mogę nie usłyszeć. A chciałbym odebrać, bo tutaj nowy ten powinien chyba przyjść. Opiekacz nowy. I w tej samej jakby przesyłce, ale może w drugiej paczce, mam nadzieję, przyjdzie mi też prawdopodobnie nowy obiektyw do aparatu. Także jestem ciekaw, czy wszystko będzie dobrze działało i że będzie on fajnie działał, ten obiektyw. Jestem giga tym jakby podekscytowany. Ja tu kończę się leczyć ogólnie, że nie było. Jeżeli chodzi też o mój głos, dlaczego tam nie krzyczę tak często, czy dlaczego nie mogę jakoś sobie niektórych rzeczy powiedzieć tak, jakbym kiedyś powiedział. No to z tego względu, że właśnie jestem w trakcie jeszcze końcówki leczenia. No można powiedzieć, że kuruję już tutaj typowo głos już, żeby mi wrócił. Dobra, pasek klinowy. Będzie trzeba tego szpreja WD-40 sporo wrzucić. No ta rolka pompy wody to też jest do pilzna, z tego co widzę. Trzeba tutaj tym pojeździć trochę. Pyk, nice. Ojojoj, a to co to jest? A, bo to sama, cała pompa wody po prostu jest do pilzna. Nie wiem, czy ją sprawdzaliśmy wcześniej.
Nie spuszczono, dobra, tam 50, dobra. 50, damy radę, chyba przeżyjemy jakoś. Dobra, czyli to było spisane, jest, ale to jest niebiesko, powiem wam. Dobra, pasek klinowy teraz, on będzie też do wymiany od razu, z tego co widzę. Jest tak niebiesko, że ja nie widzę, co jest jakby, wiecie, dostępne. Dobra, rozłączam wszystko, powiem wam. Ja już rozłączam wszystko, naprawdę, od tego. Nie wiem tak naprawdę, czy ja muszę to rozbierać wszystko. Powiem wam, że nie jestem pewien, czy ja... Że się dobrać do tego? Nie, no muszę, dobra, muszę jednak. Te wszystkie rolki prowadzące, wszystko muszę. Musimy cały ten silnik wydupić. Ja nigdy nie pamiętam, czy która to rzecz zawiera ten płyn, nie? Tak jak wcześniej nam wywaliło z tym płynem. Która to dokładnie część jest? Dobra, pokrywa rozrządu. No tak, no tu jest cały rozrząd do zrobienia. I teraz tak, pasek rozrządu, tutaj pasek, no jeden do wymiany, drugi do wymiany, koło zębate wałka rozrządu jest do wymiany, tutaj to też musimy zdjąć, no wszystko, zdejmujemy dosłownie cały silnik, zostaje tylko ten blok jeden. Kolektor dolotowy jest do wymiany, z tego co widzę, i on nie jest zaznaczony bodajże. Czy z drugiej strony coś tu trzyma te wałki rozrządu? Nic, więc już je sobie wyjmujemy na spokojnie. Dobra, wyciągnęliśmy wałki. Teraz tak, listwy wtryskowe musimy wyjąć. Ta jest dobra. Przepustnica V8, proszę was bardzo. Wychodzimy szybciutko. I teraz kolektor dolotowy V8, on jest do wymiany i on nie był zaznaczony. Jeszcze jest jedna część, która coś stuka nam pod maską i to jest... A, coś trzęsie w skrzyni biegów, to jest skrzynia biegów na pewno. Ale coś jeszcze pod maską jest, nie halo, nie? Coś jeszcze nie pasuje. No od góry już chyba nic nie wyjmiemy. Jeżeli chodzi o ten samochód, powiem wam. Z tego co widzę, chyba nic. Więc musimy sobie podnieść ten samochodzik i do góry go dać. Nie wiem, czy tam z tyłu coś nie było zardzewiałego. Czasem. Nie no, ale te koła, powiem wam, te koła nawet wyglądają do pilzna, jakby się miały rozlecieć za chwilę, także... Masakra jakaś jest z tym, dobra. Czy tu on coś nie stukało? Nie, bo tu mu coś stuka, ale pod maską w sumie, to prawda. Dobra, rozrusznik wyjmijmy. To może być jakaś część skrzyni biegów w sumie może, która mu jeszcze tam nie pasuje. O, tutaj tylko wałek do wyjęcia. Dobra, wał. Pyk, pyk. Lecimy z tym. I teraz skrzynia biegów V8. To jest na pewno rzecz, która nie została zaznaczona, a jest do wymiany, no patrzcie na to. Co by nie mówić, te części w środku jeszcze niektóre w miarę wyglądają. Dobra, czy coś mu stukało pod maską? To nie było to. Skrzynia biegów mu stuka. Dobra, coś mu puka pod maską. Co mu jeszcze może pukać pod maską, czat? Oto jest pytanie. No ja widzę tu jakieś śruby takie niefajne. Czekajcie, muszę w ogóle zobaczyć, co mamy już obczajone, jakby co. W tym zawieszeniu. Takie podstawowe rzeczy. Fok, tycznie. Dobra, nie wiem, co mu jeszcze może stukać pod maską, powiem wam. Patrzmy na te tuleje może. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi czasem o tuleje. Gorzej, jeżeli to naprawdę chodzi o jakiś bezpiecznik, czy coś takiego. Powiem wam, że jak wymienimy wszystko, to w teorii... O, może ta tuleja? Bo to śruba jest zardzewiała, nie? Tuleja może być dobra. Nie, no dobra, tuleja 49. Miała akuratnie, więc tuleja 49 jest git. Przynajmniej śrubę mu wyczyściłem. Co mu nie pasuje w tym miejscu? Czy widzicie coś tak giga naprawdę zardzewiałego, ale coś, co nie zostało przebadane do tej pory? Wiecie co? Spróbujmy tu wyjąć jeszcze, zobaczmy, ale tu wygląda ten docisk, to łożysko dociskowe, to wygląda dobrze, powiem wam. Niby 57%, ale wygląda pristine good, także... Dobra, tarczę sprzęgła wyciągnę i zobaczmy, no nie, no wszystko jest git tu. Nie damy mu stówki, no nie ma opcji nawet. Dobra, zaczynamy montować i najwyżej zobaczymy później, co jeszcze nie pasuje. Ewentualnie będziemy, no... Powiem tak, ewentualnie będziemy to robili jeszcze raz. Skrzynia biegów V8.
skrzynia biegów V8, po prostu zwykła V8. I to była skrzynia biegów V8, jest 1400, no to jest jedna z droższych rzeczy tutaj. Ale to się akurat nie ma co dziwić, nie? Dobra, kurier dzisiaj pędzi 13 a 15. Jest to dosyć spory przedział czasowy. I tak było napisane pomiędzy 8 a 20 wcześniej, więc i tak git. Dobra, no, skrzynia biegów mu już nie będzie raczej się trzęsła. No i teraz pytanie, co dalej? Dobra, mieliśmy spuścić w ogóle olej tutaj. Spuszczarka oleju, proszę was bardzo. Użyj sprzętu, spuszczamy olej. Musimy miskę olejową przecież wyciągnąć i od spodu zobaczyć. Możliwe? Możliwe, że to jest coś od spodu jeszcze po prostu, czego nie mogliśmy zobaczyć w inny sposób niż dobierając się do tego. O, w ogóle powiem wam, dzisiaj idę na Shang-Chi do kina. Shang-Chi, kolejny film marvelowski, który wjeżdża. No, trzeba będzie ogarnąć. Mam nadzieję, że fajny będzie. Dobra, podpora łożyska wału korbowego, to jest to. Jest jakaś taka ciemna. Chyba to mamy, 28%, to musi być ona. Tak, mamy to. Dobra, i teraz pytanie. Pokrywa stopy, bo musimy... Nie mogliśmy tego od góry wyciągnąć, nie? Chyba... O nie, jednak... Jednak tak, ten tłok jest do wymiany. Ale tu są rzeczy do wymiany. O kurczę, dobra. No bo ja nie wiem, czy ja muszę je tutaj jakby poluźnić, czy nie. Czekajcie, co mam tu? Ten tłok cały i tu są dwa te. Wiecie co, ja te pokrywy stopy wszystkie jakby wyciągnę. Tak w razie W. Ja naprawdę nie chciałbym po prostu drugi raz później wracać tutaj, żeby to wyciągać. No i tak będziemy musieli wrócić, ale wiecie o co chodzi. Dobra, teraz tłoczek. Co jest nie... O Jezu, bo my... A no dobra, bo myśmy przecież... A, no okej, przecież jeszcze tej części nie zdjęliśmy całej. Dobra, nieważne, ja w ogóle nie zdjąłem części tutaj, którą mogłem zdjąć przecież. Całą głowicę mogłem wyjąć i muszę wyjąć nawet, nie, że mogłem. Widzicie, o tym zapomniałem wcześniej, żeby zrobić. Dobra. I teraz tak, tu jest tłok z korbowodem. Oho. Oho. Czym będziemy musieli jednak wyciągnąć? O, żeż ty w duszę. Dobra, ile zabawy. Powiem wam, ten samochód chyba jednak będzie na cały odcinek, bez kitu. Głowica. Niby mamy 100% w tym wyciąganiu śrubek i tych wszystkich rzeczy. Ale tak to chwilę zajmuje. Ej, nie, no tu cały tłok wyjąłem. Czekajcie, akurat nie ten tłok był chyba git. Tak, ten tłok był git. To nie, 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 to jednak mnie się coś pomyliło. Tu jest tłok do wyjęcia, dobra, czyli tłok tylko, pierścień jest git. A tu tłok z korbowodem i tu. Oj, jest szansa, że po prostu od spodu go nie odkręciłem. Ale wydaje mi się, że ja szczerze... No, jest jakaś pokrywa stopy. Wydawało mi się, że wszystkie odblokowałem. A jednak to nie jest prawda. No, na tym trochę czasu stracimy na pewno. Więc sorki dla wszystkich. Myślałem, że wszystkie wyciągnąłem, ale to nie jest prawda. No, tu nie wyciągnąłem tej pokrywy stopy. Ale ogólnie dobrze skminiłem, że no muszę wyjąć te pokrywę stopy, żeby kurczę ten tłok wyjąć, nie? No w końcu one są po to tam przy... No przywalone, nie? Są przykręcone po to. Dobra, tłok z korbowodem. No i teraz tak. To są pierścienie tłokowe.
Pierścienie tłokowe dwa razy, jeden tłok. Czyli pierścienie tłokowe. O. Dwa razy pierścienie tłokowe i raz tłok z korbowodem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś V8 coś tam. Montaż części, tłok z korbowodem. To i tu było to. Tu był ten i to było to. To znaczy, to jest nieważne chyba, jak akurat nie to zrobimy, ale... Ale tak dla siebie nawet to zrobiłem w ten sposób. Okej, okay, dobra. Czyli to mamy zamontowane, głowicę już od góry możemy z powrotem montować ta, która była. No i tak naprawdę teraz już zaczynamy montować te rzeczy, nie? Kupować i montować. Także myślę, że tamten drugi samochód jeszcze sobie zaczniemy. Ale wątpię, żeśmy go zrobili. No, ten nam zejdzie ze 20 do 25 minut, nie? Na ten samochód. Tak myślę. Dobra, kolektor dolotowy. A, nie no, panie. Kolektor dolotowy V8 do kupienia. Kolektor dolotowy V8. V8 zwykły. Dobra. Mamy kolektor dolotowy V8. Super, listwy były akuratnie w porządku, całkiem. Te kolektory wydechowe też były w porządku, także montujemy to, co musi być zamontowane i nie jest nam do niczego innego potrzebne póki co. Więc te kolektory wydechowe wlatują. Ale patrzcie, jakie to jest potężna maszyneria, nie? Takie dwa wielkie kolektory wydechowe. Ja dupia, nice. Zawsze jak widzę taki silnik, to robi to jednak wrażenie jakieś na człowieku. Dobra, wałek rozrządu razy 3 jest chyba do kupienia w ogóle. Wałek rozrządu V8. No, wydaje mi się, że są 3 wałki rozrządu V8 do kupienia. Wałek rozrządu V8, o Jezusku. Dobra, 3 wałki rozrządu V8. Także je montujmy od razu. Wałek rozrządu V8 nowiutki. Tutaj wchodzi też nowiutki. Tu wchodzi nowiutki wałek. I tu wchodzi ten, który jako jedyny był w miarę sprawny. I teraz tak, tu se wchodzi świeca zapłonowa. Akurat nie ze świecami chyba tu nie było problemu. Jedna chyba była problematyczna. Ewentualnie żadna. Nie, chyba jedna, tak, tak, tak. Jest jedna świeca do wymiany. Dobra, dobra. Pyk i teraz świeca. Przy czym to nie jest czasem jako już elektronika. Cewka zapłonowa, więc pewnie świeca też, no. Świeca zapłonowa. Dobra, ona jest tania na szczęście, także szybko dokupiliśmy nową. I teraz co dalej? Odznaczmy sobie to, co już mamy, czyli świece, wałek. Kolektor i tu jeszcze dwa wałki mamy zrobione. Dobra, to sobie odznaczyliśmy. Teraz co? Raz, jeden na pewno. Koło zębate wałka rozrządu? Nie, 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 to jest... Nie, tak. Koło zębate wałka rozrządu. Tak, mamy 3 git. Jedno nie git. Dobra. Koło zębate wałka rozrządu. Koło wałka. Ojojoj, koło zębate wałka rozrządu. Ej, to jest droższe, nawet nie wiedziałem, że to będzie droższe niż te niektóre inne części, szczerze powiedziawszy. Teraz tak, pasek rozrządu V8 razy 2 chyba trzeba kupić. Z tego co mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy sobie na liście po prostu. Pasek. O. Dobra, cewka zapłonowa w ogóle będzie do kupienia jeszcze, ale pasek klinowy V8 typ B. Pasek klinowy V8 typ B. Dobra, V8 typ B kupiony. Co dalej? Pasek rozrządu
i typ A jeszcze, pasek klinowy V8 typ A będzie nam potrzebny. Dobra. Pasek rozrządu V8 chyba. I pompa wody V8 na pewno. To nie tu chyba. Chociaż tu. Pompa wody V8, zwykłe V8 w sensie. I dobra. To zamontujmy kilka z tych części. Pasek rozrządu V8, nowiutki wchodzi, super. Pasek rozrządu V8, a czy jednak dwa razy? Pasek rozrządu V8, ok. Nowy, nówka sztuka nieśmigana. Pokrywa rozrządu jest git. Zresztą widać, że nie ma tutaj żadnych problemów z nią. Pompa wspomagania V8 jest chyba w porządku. Koło pasowe jest w porządku. Rolka prowadząca beta jest w porządku. Pompa wody V8 to jest kupiona nówka sztuka, funkiel. Super, rolka rolka pompy wody. Rolka pompy wody do kupienia i do zamontowania nowiutka. No bo na tym muszą te paski właśnie działać, żeby to się wszystko ruszało, żeby to wszystko chodziło. Rolka prowadząca, proszę bardzo, tu jest git. Rolka prowadząca B jest git. Chyba jedna rolka będzie do kupienia, jakaś. Mam takie wrażenie, że i to są wszystkie te. Chociaż tu jest chyba inna, nie? Tu jest A. Dokładnie tak, a to git jest. Akurat nie, pasek klinowy V8 typ B, mamy go. Ten typ A też mamy, napinacz paska jest do kupienia. Dobra, napinacz paska, git. O, i tu jest rolka, tylko że która to będzie? To będzie A, którą chyba jeszcze mamy. A nie mamy, rolka prowadząca. Rolka prowadząca A. Okej. Super. Mamy to. Odznaczę od razu rzeczy, które już zrobiliśmy, żeby mi się tu wszystko nie świeciło, jak psu zęby. Rozrząd jest wymieniony już na szczęście. Czyli tak, podpora łożyska wału korbowego, to od spodu i cewka zapłonowa, którą zaraz będziemy robić, także git. Także całkiem nieźle już poszło. Dobra, cewkę będziemy mieli od razu na dobrą sprawę. Tutaj jeszcze trochę śrub przykręcić. No to w 25 minut się chyba wyrobimy z tym samochodem. Na to wychodzi. Gdzie była cewka z drugiej strony? Czyli tu są te, okej, cewki zapłonowe. Dobra, i będziemy musieli dwie rzeczy jeszcze dolać do pojazdu. Bo mamy do dolania oczywiście olej do silnika, ale mamy też jeszcze ten... jaki tam był chłodniczy? Tutaj mamy pod nami. Tak, zbiornik płynu chłodniczego. No i tak, cewka zapłonowa. A, nie kupiłem tej cewki zapłonowej, koniec końców w ogóle. Dobra. Elektronika. Cewka zapłonowa nowa. No i cewka zapłonowa już jest droższa. O, cewka zapłonowa, pyk. Dobra, pokrywa świec V8, tutaj pyk, pokrywa. Drugi raz, oczywiście, pięknie. A tutaj właśnie jeszcze przecież przepustnica do zamontowania. Jak to tak bez przepustnicy? Rozrusznik od spodu do zamontowania. Z rzeczy, o których się zapomniało, podpora łożyska wału korbowego. Łożyska. Dokładnie, to jest to, co musimy kupić. O, podnieśmy auto i tak, musimy podnieść i jeszcze raz je na dół dać, więc będziemy musieli wszystko podlewać tutaj, popodlewać. I teraz tutaj wchodzi seteczka, tutaj wszystkie te musimy w ogóle też zamontować, pokrywy stopy. Mam nadzieję, że jakieś nie pominę, kurczę. Dobra, pyk. Tu kolejna pokrywa stopy. A to z tego, co ja widzę, to ja tak pobieżnie odkręcałem. Po jednej dosłownie.
z danego punktu. Dobra, czy jeszcze jakaś jedna? Tak, jeszcze jedna, bo mi jedna została. Właśnie tak się zastanawiałem, gdzie jest jeszcze jedna pokrywa stopy. Okej, okay, możemy dać miskę olejową już. Koks. Dodać jeszcze rozrusznik i tak na dobrą sprawę dolać płyny i chyba jest w porządku wszystko, tak mi się wydaje. Że będzie wszystko git. I będziemy mieli ten samochodzik z głowy. Także korek zbiornika płynu chłodniczego, dolewamy go. I niech się dzieje wola niebios, że tak powiem. Dobra, pyk. Dobra. Jeszcze tutaj korek oleju. Dolewamy olej przy okazji. I wszystko będzie git. A jak to w ogóle jest z tym olejem? To jest tak, że oni zbierają ten olej i dolewają nowy zawsze u mechanika? Czy myślicie, że wlewają jakby ten sam czasem, który wylali? Dobra, chyba wszystko. Wygląda na to, że zakończyliśmy zadanie. Zgarnęliśmy sporo pieniędzy, 11 tysięcy, proszę państwa, zarobiliśmy z tego pojazdu. Dzięki temu możemy przyjąć kolejne zlecenie. On nie ma żadnych bonusów, nic nie ma tu bonusów, ale wygląda fajnie, więc go wezmę, tego Bolta Cargo. Wygląda w sensie na pojazd, jakiego jeszcze nie robiłem, nie miałem okazji robić takiego Bolta Cargo. Ale zajmiemy się przynajmniej częścią tego pojazdu w takim razie, bo tu też nie wszystko jest póki co ogarnięte. Więc zacznijmy od w ogóle tego, żeby kupić akumulator i go od razu zamontować, bo zapomnimy o tym po prostu później. W teorii jak już jest akumulator, to myślicie, że dałoby radę sprawdzić w tym samochodzie jedną rzecz, a mianowicie te mierniki kompresji i tamto, bo chyba wcześniej nie mogliśmy tego sprawdzić. No bez akumulatora to na pewno nie odpaliliśmy, nie? O, 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 o! Patrzcie, wałek rozrządu nam już wyszedł. I tak samo możemy jeszcze zrobić to. Pomiar ciśnienia paliwa przy okazji. Także przynajmniej już wiemy, co jest nie tak, jak tylko uruchomiliśmy pojazd. Ale to też jest dobrą rzeczą dla nas, bo wiemy, że tak naprawdę do uruchomienia pojazdu brakowało nam przede wszystkim akumulatora, żeby tutaj posprawdzać. Albo ścieżki diagnostycznej też przy okazji nie zrobiliśmy temu samochodowi, nie? No tak, wałek rozrządu też nie wszystko jeszcze właśnie wiemy. Ej, dobra. Pytanie, czy możemy go wziąć na ścieżkę diagnostyczną i on zadziała? Czy nie? Czy trzeba będzie na przykład jeszcze olej dolać, czy coś? W silniku brakuje oleju, okej. A teraz jak doleję korek oleju, mogę tu dolać? Ej, mogę tu dolać w ogóle, co jest najśmieszniejsze. Nie wyleje mi się nigdzie, mam nadzieję, że pokrywa jakaś tam jest od spodu. Dobra, bo i tak trzeba będzie spuścić później. Sprawdźmy to. Nie można, dobra, nie można jednak uruchomić silnika. Czy coś jednak jest, nie halo? Czy coś jednak więcej będzie do podejmowania tutaj działań przy okazji tego samochodu? Dobra, od razu przepustnica, która będzie do wymiany z tego co widzimy. Dobra, część rzeczy przynajmniej jest w miarę okej z tego co widzimy. Czyli część rzeczy wygląda na to, że będzie w porządku. Dobra, listwa wtryskowa wyjęta. Teraz cały kolektor. Jezus Maria, jaki wielgachny kolektor dolotowy w ogóle. Okej, o, filtr oleju jest do wymiany, z tego co widać. Od razu wentylator chłodnicy jest do wymiany. Chyba, że to jest jakaś inna część tam, a nie ta konkretna, którą ja teraz zdejmę. Nie, to on jest do wymiany. Tak, 1% miał, Boże. Napinacz paska też do wymiany od razu. Pompa wspomagania będzie do wymiany, tylko trzeba pasek sobie zdjąć. Czy pompa wspomagania to jest ta, która zawiera w sobie płyn i zaraz mi naliczą 50 za wyjęcie? Nie. To nie jest ta. Ej, ale dobra, czekajcie, bo w teorii wychodzi na to, jakbyśmy nie musieli tego tak do końca otwierać, tak wszystkiego, wiecie, w 100%. Dobra, pokrywa głowicy. To jest to, co jest do wymiany na pewno.
Jakby może nie będziemy musieli wchodzić, wiecie, w niektóre rzeczy. Dobra, to żeby... O Jezus. Osłona rozrządu. Okej, osłona rozrządu jest osobno. Także git. Teraz... Oj. Jednak chyba trzeba to będzie wszystko zdjąć, nie? Żeby zdjąć pasek klinowy typa, trzeba będzie to zdjąć, a żeby to zdjąć, to trzeba będzie zdjąć wcześniejsze rzeczy. No okej. Pozdejmujemy przynajmniej dzisiaj jeszcze trochę rzeczy. Jeszcze kilka rzeczy zdejmiemy. I teraz się wyleje. Nie, dalej nie wylało się. Kurde, to co się wylewa tak naprawdę? Kiedy to się wylewało? Dobra. Okej, ta rolka tak śmierdzi trochę. Musimy ją i tak wyciągnąć. Ale to może być tylko wina, dokładnie, wina tej śruby. Okej, w końcu. Dobra, koło zębate. Teraz pokrywa rozrządu. Pokrywa wałka rozrządu, tak na dobrą sprawę. O Jezu, więcej drobnych części do otwierania nie mieli, tak naprawdę. Dobra. Liczę na to, że uda nam się bez całego otwierania silnika to zrobić, powiem wam. Na to liczę. Że jakoś nam się uda. Co jeszcze? A tu z przodu jeszcze była jedna pokrywa. Dobra, nieważne, nie widzieliśmy. Mea culpa. Dobra, okej. Kolektor dolotowy to jest to, czego nie mieliśmy zaznaczonego. Jednej rzeczy, pompy wspomagania, też jednej rzeczy dalej nie znaleźliśmy. I to jest minus. I tak naprawdę to jest jedna rzecz. Cześć ty, a Johnny Johnson, pamiętasz, byłem u ciebie niedługo po otwarciu twojego warsztatu. Widzę, że interes się kręci. Ja dupia, jedna rzecz jakaś jeszcze, czat. Nie znaleziono tej części, która tu nie pasuje, która jest... A! To jest ten filtr oleju, dobra. Nieważne. Nieważne, proszę państwa. Będzie, okej. Będziemy żyć. Wałek rozrządu 16 dochc but 2. Nie w elektronice na pewno. Okej, wałek rozrządu. O Jezusku, 16 dochc but 2 T. Dobra, to jest to chyba. Oby to był ten, to jest ten chyba. No i teraz pokrywki, każda po kolei. O Jezu, ale bym te pokrywki bardzo chciał zeskipować. Nawet nie wiecie jak bardzo. Nie chcę montować tych pokrywek. I ja dupia. Ej, naprawdę, te pokrywki to jest... Oh my god. Prosiłbym o usunięcie mi tych pokrywek, dziękuję. Dobra. Okej. Na szczęście już wszystkie. Dobra, pokrywa głowicy typ B. Pokrywa głowicy typ B. Pokrywa głowicy. Najpierw jest typ B, a później jest ociepanie. Typ B, 16 dochc but 2T. Chyba to. Oby to było to. Tak, jest to. Mamy to. Super. Dobra, oby ta jedna rzecz, której w ogóle nie mamy zrobione jeszcze, to był ten filtr, nie? Mam właśnie taką nadzieję, że to jest na pewno to. Teraz tak, koło zębate wałka rozrządu jest w porządku. Pasek klinowy typ A był w porządku. Pokrywa świec A. Pokrywa świec typ A. Aha. Dobra, nieważne. Pokrywa świec A. Źle to nazwałem. Spokojnie, ale mamy to. Też ciekawy silnik. Chyba pierwszy raz akurat nie taki robimy. Ten jeden model konkretny. Teraz kolektor dolotowy 16 dochc. Kolektor dolotowy. Długa nazwa. 16 dochc but 2. Dobra, to jest to chyba. O Jezu, to nie jest to. Dochc bu 2. Ej, to co ja wziąłem? 16 dochc bu 2. A, ja wziąłem buch 2T. Nieważne, nie zmarnuje się na pewno.
Na pewno go wykorzystamy w jakimś samochodzie za jakiś czas. Może nie dokupię drugiego wtedy, co by nie tracić kaski. Przepustnica. Tak, przepustnica. Przepustnica. Ona jest też taka długa nazwą ma. Gdzie jest 16 doch budwa bez T. Dobra, Tomek bez T. Dobra, świetnie. Mamy część rzeczy już zrobionych. W takim razie ten kolektor mamy, akumulator mamy, to mamy, przepustnicę mamy. O Jezusku, nie popatrzyłem na to wcześniej, świece do wyjęcia. O Jezu. A ja to sobie zamknąłem. No i widzicie, i to jest błąd. Dobra ludzie, zakończymy na dzisiaj odcinek. W kolejnym odcinku dokończymy sobie ten samochodzik, bo czasowo się nie wyrobimy dzisiaj. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć.